ponad 700 osób objętych nadzorem. Zakażeni są Księże Śląskie, ogniska koronawirusa w Rajczy i Świętochłowicach. Ponad 700 mieszkańców Rajczy i Milówki Śląskie zostało objętych dochodzeniem epidemiologicznym po tym, gdy trzech księży z Rajczy zachorowało na COVID-19. Nowe ognisko koronawirusa ujawniono też m.in. w szpitalu w Świętochłowicach, gdzie zakażonych jest 9 pacjentów i 9 osób z personelu. Jak poinformowały w sobotę służby wojewody śląskiego, w ciągu ostatniej doby w województwo śląskim potwierdzono 412 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej zachorowań wykryto w powiatach żywieckim 34, cieszyńskim 19, tarnogórskim 18, raciborskim 14, częstochowskim 12, bielskim 15, kłobuckim 12 i będzińskim 11, a także w Rybniku 13, Bytomiu 19, Katowicach 20, Rudzie Śląskiej 25, Częstochowie 32, Bielsku Białej 10 i Tychach 20. Nowe ognisko koronawirusa ujawniono m.in. w szpitalu w Świętochłowicach, gdzie okazało się, iż zakażonych jest 9 pacjentów oraz 9 osób z personelu medycznego z oddziału chirurgii, poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Do 15 wzrosła natomiast liczba zakażeń w szpitalu w Myszkowie, gdzie wcześniej ujawniono zachorowania na oddziałach wewnętrznym i chirurgicznym. Zakażony ksiądz prowadził wcześniej lekcję religii. Rzeczniczka potwierdziła, że nadzorem i kwarantanną objęto ponad 700 mieszkańców Rajczy i Milówki. To efekt kontaktów z trzema księżmi z Rajczy, u których potwierdzono infekcję SARS-CoV-2. Dwaj duchowni mają objawy choroby, jeden z nich wymagał hospitalizacji. Ksiądz, u którego uzyskano pierwszy dodatni wynik, prowadził wcześniej lekcje religii w jednej ze szkół w Milówce oraz w szkole podstawowej w Rajczy. Wszyscy uczniowie i personel z kontaktu z zakażoną osobą, łącznie ponad 700 osób, zostali objęci dochodzeniem epidemiologicznym, powiedziała rzeczniczka wojewody. Pozostali księża z parafii również trafili do kwarantanny, a nadzorem epidemiologicznym objęto kolejnych 68 osób, które miały kontakt z duchownymi. Jak podały służby wojewody śląskiego, koronawirusa potwierdzono także u trzech siatkarzy GKS Gieksa Katowice, którzy nie wymagali hospitalizacji. 16 osób jest pod nadzorem sanepidu. Do kwarantanny skierowano również kolejnych 31 osób, które miały kontakt z trzema zakażonymi aktorami Teatru Polskiego w Bielsku Białej. Najwięcej zakażeń w całym kraju. Dwa nowe zakażenia potwierdzono wśród pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej, gdzie choruje obecnie łącznie 4 górników. W ostatnich dniach rosła też liczba zakażeń w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, w piątek na COVID-19 chorowało tam 73 górników. Według danych sanepidu, w województwo śląskim, gdzie zanotowano najwięcej w kraju zakażeń koronawirusem, w sobotę liczba osób zakażonych wynosiła 25 193, o 412 więcej niż w piątek. Od początku epidemii zmarło w regionie 600 osób z COVID-19, w sobotę poinformowano o 10 kolejnych zgonach. Wyzdrowiało 86,1%. Wszystkich zakażonych 21 699 osób, w sobotę w regionie przybyło kolejnych 80 ozdrowieńców. W województwo śląskim przebadano dotychczas prawie 427,6 tysięcy próbek pod kątem SARS-CoV-2. Hospitalizowanych jest obecnie 296 osób z koronawirusem lub jego podejrzeniem. Nadzorem epidemiologicznym objęto łącznie ponad 3,9 tysięcy osób. Z danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wynika, że w piątek w regionie zajętych było 441 spośród 1174 łóżek dostępnych dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach 1, 2 i 3 poziomu. Zajętych było 28 na 90 dostępnych łóżek respiratorowych. Dane dotyczące sytuacji w tym zakresie w sobotę będą dostępne dzień później.